Tak, to w takim razie porozmawiamy chwilę o tym, co mogliśmy zobaczyć w że Ja przypomnę tylko naszym widzom, że chodzi o słynny wyjazd agentów CBA w ramach podziękowań za świetną służbę pod wodzą Wąsika i Kamińskiego, Bejdy. Miał być to wyjazd służbowy do Wiednia, tak, skończył się w domu publicznym za niemałe pieniądze i o to właśnie chciałem zapytać, bo tam padła taka sekwencja, że panowie się podzielili górką, która została, jeżeli chodzi o budżet. Jedna z tych osób, która uczestniczyła w spotkaniu, jakby nie zdecydowała się na pobranie tej kwoty. To po ile na głowę wyszło, panie Tomasz? Pyta mnie pan o takie szczegóły, których po prostu nie pamiętam. Natomiast nawet jeśli bym pamiętał, to rzeczywiście dziś. Nie będę takim atrakcyjnym rozmówcą, jak to było kilka tygodni temu, czy nawet miesięcy temu, bo, bo rzeczywiście muszę mieć z tyłu głowy to, że prokuratorzy będą teraz też ważyli moje słowa. Natomiast rzeczywiście rzetelna robota dziennikarska, bo ja nie miałem żadnego pojęcia, w jaki sposób autorzy superwizjera będą docierać do części właśnie informacji czy materiału, który się pojawił w ich reportażu. I rzeczywiście no, pada też wielokrotnie takie pytanie, na ile jest wiarygodny Tomasz Kaczmarek, na ile jest wiarygodny agent Tomek. I, i, I należy zwrócić uwagę, że po tym jak powiedziałem o tym, że publiczne pieniądze były rozkradane i było to robione na zasadzie wynagrodzenia najwierniejszych funkcjonariuszy CBA, w tym najwyższych rangom dyrektorów, Najbardziej newralgicznego, istotnego zarządu operacyjno-śledczego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Samo Centralne Biuro Antykorupcyjne, już pod nową władzą, pod nowym szefostwem, dokopało się do tych dokumentów i to oni złożyli zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Super. Pytanie, czy wszystko trafiło do prokuratury? Nie wiem. Mam nadzieję, że prokuratorzy poprzez swoją merytoryczną i rzetelną robotę dokopią się do tych wszystkich materiałów, które będą świadczyć o tym, że w CBA zarządów Kamińskiego Wąsika Bejdy po prostu było złodziejstwo i, i pieniądze były rozkradane, ale też były, dopuszczano się innych przestępstw, o których już też wcześniej w naszych rozmowach czy na łamach innych mediów e, mówiłem, chociażby fałszowanie dokumentacji związanej z wytwarzaniem fałszywych dowodów na osoby, które miały być przez CBA zniszczone. Dokładnie, to pamiętam nasze rozmowy, bo to też nie była pierwsza, nie była jedyna rozmowa i to też nie jest jedyna i mam nadzieję, że nie ostatnia. I też padały właśnie takie sformułowania, czy to, co pan mówi, to nie jest. Zresztą chyba nawet taka linia obrony i próba dyskredytacji pana osoby poprzez właśnie mówienie, że pan się ratuje, bo ma pan problemy finansowe, bo to jest jedyny. Jedyna rzecz, którą może pan teraz zrobić, że nie ma żadnych dowodów, ale no, z drugiej strony jednak prokuratura wszczyna śledztwo, a tylko i wyłącznie na podstawie protokołu jednej osoby, no raczej się tego nie robi, więc prawda, ale wie pan, jest, jest jeszcze całe szczęście niemałe, niemałe grono rzetelnych dziennikarzy, którzy chcą badać nieprawidłowości za czasów PiSu i nie boją się podejmować tych no, niejednokrotnie ciężkich, drażliwych tematów i nie tylko na kanwie moich wypowiedzi, bo rzeczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że no to, to jest za mało, że Tomasz Kaczmarek, agent Tomek zaczyna coś opowiadać, wierzyć mu czy nie wierzyć, jeżeli kiedyś w przeszłości był tym najwierniejszym żołnierzem Kaczyńskiego i Kamińskiego i robił dla nich naj, no, świństwa. Tak to należy po prostu e, ująć. E, ale chociażby no, dotarcie do źródeł informacji, do, do osób, które potwierdzają chociażby te kwestie, które ja poruszałem, o których mówię, no worek się otworzył i jestem przekonany, że z czasem tych osób, które zdecydują się o tym, aby zacząć mówić prawdę, będzie więcej, bo strach napis mija. Ci ludzie dzisiaj nie są u władzy, nie są już na tyle mocni, żeby niszczyć komuś życie. Jak ja zacząłem mówić prawdę, no to zostałem zaprowadzony za mury aresztu śledczego i dla mnie to się skończyło w ten sposób. Jak słyszę Wąsika, który w komentarzu w superwizjerze opowiada drdymały, mały, że oczekiwałem od nich bezkarności i, i, i oni mi tej bezkarności nie zapewnili, dlatego ja zaczynam wymyślać jakieś rzeczy. No nie, tak nie jest. Nawet dziś te kwestie będzie mógł na wadze położyć prokurator i Temida zważy, czy jest w jedną, czy w drugą stronę dokładnie, a z drugiej strony też należy pamiętać, że politycy pisu sobie też zrobić ciekawy układ, jeżeli chodzi o ustawę, że oni też no, nie muszą się bać, czy nie nie, chcieli, nie 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 bali się jakby kierować się niemoralnie, jeżeli chodzi na przykład o wydawanie środków publicznych, bo byli przekonani, że te ustawy, które miały ich chronić w przyszłości, to zapewni im bezkarność. No a teraz jednak, no niestety, płaczą i to dosyć głośno, a tam gdzie jest płacz, to wiadomo, że są nerwy, prawda? Tak, to prawda, ale to widać i jestem przekonany, że żaden immunitet w tym Parlamentu Europejskiego nie uchroni Kamińskiego czy Wąsika przed odpowiedzialnością. Natomiast podkreślę to, co jest chyba najbardziej istotne i mało kto zwrócił na to uwagę. Ernest Bejda nie posiada żadnego immunitetu. Jeżeli jest materiał dowodowy wskazujący na to, że dopuścił się przestępstwa, to prokuratura, prokuratura nawet jutro o godzinie 6 rano może po niego pojechać. Ja myślę, że prędzej czy później tak będzie. Dobrze, to jeszcze zapytam o tą sprawę wiedeńską, bo ona mnie bardzo interesuje. Mhm. No myślę, że wątek jest ciekawy, tak? Bardzo ciekawy. Dla, dla opinii publicznej, służby specjalne, pieniądze, domy publiczne. Dokładnie. No, to scenariusz filmu fabularnego, niekoniecznie naszego wywiadu. Będzie, będzie co robić, pewnie, za jakiś czas, jak się uda i, i sprawa się zakończy w taki czy inny sposób. W tym materiale padła informacja, że państwo, panowie, mieszkali w hotelu naprzeciwko tego domu publicznego, gdzie się odbywała ta huczna impreza. Mieszkali to dużo powiedziane. Ja rozumiem, ale byliście, można powiedzieć, zameldowani albo wydaliście tam jakąś konkretną kwotę. Ja rozumiem, że prokuratura dostała odpowiednie papiery na to, że że faktycznie tam byliście, mam na myśli, nie wiem, fakturę za zapomyt za na przykład. Znaczy, jestem przekonany, że trzeba pod, pod rządami nowego szefostwa jest na tyle merytoryczne, na tyle skrupulatne, na tyle profesjonalne, że dokumentację z tego okresu w całości przekazała prokuraturze. Też na to liczymy, że tak było. Jeszcze jeden wątek chciałem zapytać, bo... W pewnym momencie pokazuje Pan prezent, jaki Pan otrzymał na zakończenie służby. To była zapalniczka Zipo, tak. to nie jest kryptoreklama. Kiedyś jak byłem młodszym, a jeszcze używałem tytułu, to też miałem podobną. Bardzo ciekawa. Czy to jest taka pamiątka, która jest dla Pana jakimś talizmanem, czy to jest jakaś pamiątka, która Pana motywuje do tego, żeby się jednak nie poddawać, mimo tego, że grozi Panu, Kara, dzisiaj jeszcze bliżej nieznana, czy, czy czym jest dla Pana ta zapalniczka, bo to jest bardzo mały przedmiot, ale bardzo wymownie podpisany i, i to jest no unikat na skalę światową, bo takiego składu na takim prezencie już się raczej <laughs> nie, e, zobaczy. nie zobaczy. To czym to jest Panie, dla Pana? Panie redaktorze, przede wszystkim do działania, tutaj ucieknę od bezpośredniej odpowiedzi, ale przede wszystkim do działania motywuje mnie moja rodzina i to już nawet w rozmowie z Panem kiedyś o tym powiedziałem, to, to moje dzieci, to żona dały mi siłę do tego, żeby przejść przemianę, się zmienić i powiedzieć prawdę, jak wyglądała moja przeszłość, żeby uczynić tym wszystkim, którym, których skrzywdziłem. Rzeczywiście mam w swoich zasobach, nagrodę Gazety Polskiej, która uhonorowała mnie tytułem Człowieka roku. bodajże to był 2010 albo 11 rok. Nie, 10, chyba tak, 10. Również dostałem od Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i Ernesta Bejdy taką zapalniczkę. W zeszłym roku bardzo mocno przy, na, na koniec zastanawiałem się żeby skontaktować się z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i żeby te przedmioty przekazać na licytację. No. Dziś mamy sierpień do końca roku i do, do, do grania orkiestry jeszcze mamy chwilę czasu. I tak się zastanawiam, czy nie podjąć takiej decyzji, aby właśnie zasilić Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, żeby przekazać te dwie rzeczy na licytację. I jeżeli dzięki temu pieniądze wpłyną na, na ten szczytny cel, no to chyba będzie całkiem fajnie.